Ignacy Łukasiewicz urodził się 8 marca 1822 roku w Zadusznikach w powiecie mieleckim. Był synem Józefa Łukasiewicza i Apolonii ze Świetlików. W 1832 roku rozpoczął naukę w gimnazjum Ojców Pijarów w Rzeszowie. Ze względu na trudną sytuację rodzinną przerwał naukę i w 1836 roku podjął praktykę w aptece Antoniego Swobody w Łańcucie, gdzie zdobywał pierwszą wiedzę z dziedziny farmacji. Właściciel apteki określił go jako człowieka czynnego i porządnego, a przy tym przywiązanego do domu. W 1840 roku zdał w Warszawie egzamin tyrocynalny, dzięki któremu awansował na pomocnika aptekarskiego. Po przeniesieniu się w 1841 roku do Rzeszowa Ignacy Łukasiewicz znalazł zatrudnienie w obwodowej aptece Edwarda Hubla. Równocześnie brał czynny udział w szeroko zakrojonej pracy konspiracyjnej związanej z przygotowaniem powstania 1846 roku w rejonie rzeszowskim. Patriotyczny zryw skończył się niepowodzeniem, a Łukasiewicz wraz z innymi spiskowcami został aresztowany 19 lutego 1846 roku i osadzony najpierw w więzieniu rzeszowskim, a potem lwowskim, z którego został zwolniony 27 grudnia 1847 roku i otrzymał nakaz osiedlenia się we Lwowie. Tam przyszły farmaceuta rozpoczął pracę w charakterze pomocnika aptekarskiego w aptece pod Złotą Gwiazdą Piotra Mikolasza. Z okresu lwowskiego pochodzi manuskrypt Almanach, w którym Łukasiewicz spisał recepty, przepisy farmaceutyczne czy metody analityczne. Przy wsparciu Piotra Mikolasza Łukasiewicz rozpoczął w 1850 roku studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kształcenie kontynuował na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie 30 lipca 1852 roku obronił pracę dyplomową pod tytułem Baryta et Anilinum i uzyskał tytuł magistra farmacji. Po studiach powrócił do pracy w aptece lwowskiej, gdzie oprócz swoich zawodowych obowiązków wraz z Janem Zechem, także magistrem farmacji, rozpoczął pracę nad destylacją ropy naftowej. W wyniku żmudnych i niebezpiecznych badań otrzymali jasno-żółty, cuchnący płyn naftę. Według instrukcji Łukasiewicza, lwowski blacharz Adam Bratkowski skonstruował lampę dostosowaną do właściwości fizycznych i chemicznych nowego produktu. Dzień 31 lipca 1853 roku, w którym oświetlono lwowski szpital, przyjęty został jako symboliczna data narodzin polskiego przemysłu naftowego. Łukasiewicz wypowiedział wtedy znamienne słowa: olej skalny to przyszłe dziedzictwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce. Na przełomie lat 1853-54 Ignacy Łukasiewicz przeniósł się do Gorlic na Podkarpaciu, gdzie dzierżawił aptekę oraz znalazł się bliżej obfitych pokładów ropy naftowej, surowca potrzebnego do wykorzystania jego wynalazku. Pracował między innymi nad dalszym doskonaleniem konstrukcji lampy naftowej, bezpiecznej w użyciu i powszechnie dostępnej. W tym czasie nawiązał z nim kontakt Tytus Trzecieski, właściciel polanki koło Krosna, zjawiając się z próbką ropy z okolic Bóbrki. Ich spotkanie zaowocowało długoletnią współpracą, która doprowadziła do powstania zaczątków polskiego przemysłu naftowego na Podkarpaciu.
Jeszcze w 1854 roku Ignacy Łukasiewicz i Tytus Trzecieski za zgodą Karola Klobasy Zrenskiego, właściciela między innymi Bóbrki, w ramach pierwszej utworzonej spółki naftowej Łukasiewicz Trzecieski założyli kopalnię w Bóbrce. Powstały pierwsze kopanki Franek i Janina, gdzie wprowadzone zostały do użycia wiertnice ręczne i maszynowe. W 1856 roku Łukasiewicz założył w Ulaszowicach koło Jasła pierwszą na świecie destylarnię ropy, a kolejna powstała w spółce z braćmi Zielińskimi przy rafinerii w Klęczanach. W tym czasie, w 1857 roku, Łukasiewicz poślubił za zezwoleniem prawnym i kościelnym swoją siostrzenicę Honoratę Stacherską. Ich jedyne dziecko zmarło w wieku 2 lat. Rok później przeprowadził się do Jasła. Prowadził aptekę i tam na ważnej wystawie gospodarczej wyeksponował swoje produkty naftowe. W działalności aptekarskiej Łukasiewicza ważna była jeszcze apteka w Brzostku, którą sprzedał Porfirowi Zieniewiczowi i odtąd całkowicie poświęcił się wyłącznie nafcie i organizowaniu kopalni w Bóbrce. Charakterystykę postaci Łukasiewicza w pełni oddaje Kazimierz Chłędowski w swoich pamiętnikach. Ciekawy był to człowiek, skromny, nawet przesadzający w skromności, ze spuszczonym na dół wzrokiem i łagodnym uśmiechem. Robił też niezmiennie dużo dobrego. Nie było obywatela w okolicy, któremu by Łukasiewicz nie udzielił pożyczki. Mówił, że łatwo jest dobrze robić, jak ma się z czego. I robił dobrze, a rozsądnie, tak rzec można, że z czasem podniósł ekonomicznie całą okolicę. W 1861 roku Łukasiewicz przeniósł się do dworku w Polance. Natomiast w Bóbrce nadzorował pracę rafinerii. Prowadził szeroką działalność handlową produktami naftowymi i kierował robotami górniczymi. W 1863 roku Łukasiewicz zakupił majątek ziemski obejmujący wsie Chorkówka i Leśniówka, a 2 lata później wybudował w Chorkówce dworek, w którym żył i pracował. Również w Chorkówce w 1865 roku powstała nowa rafineria. W trosce o robotników w 1866 roku Łukasiewicz założył tzw. kasę bracką, pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe dla pracowników. Zakładał kasy gminne oraz wspierał pożyczkami potrzebujących. Znane jest powiedzenie Łukasiewicza: wolę dać 99 niepotrzebującym, jak jednego pominąć. W swoim domu udzielał schronienia powstańcom styczniowym, których później zatrudniał w kopalni w Bóbrce. W roku 1872 w bobrzeckiej kopalni wzniósł kamienny obelisk z tablicą upamiętniającą datę założenia przedsiębiorstwa naftowego. Brał udział w wielu międzynarodowych wystawach, gdzie otrzymywał liczne medale i dyplomy. Był członkiem m.in. Krajowego Towarzystwa Naftowego. Posiadał obywatelstwo honorowe miast Gorlic, Jasła i Krosna. W 1876 roku został wybrany w Krośnie posłem na Sejm Krajowy we Lwowie. Reprezentował okręg gmin wiejskich Krosno, Dukla, Żmigród. Udzielał się również w życiu społecznym, propagował rozbudowę szkół, dróg, mostów, kolei. Wybudował szkołę w Chorkówce oraz wspólnie z Karolem Klobasą Zrenskim ufundował kościół w Zręcinie. Z okazji jubileuszu 25-lecia pracy w przemyśle naftowym w 1878 roku Ignacy Łukasiewicz otrzymał złoty medal od licznego grona przybyłych na tę uroczystość do Chorkówki przemysłowców naftowych.
Pionier polskiego przemysłu naftowego zmarł 7 stycznia 1882 roku w Chorkówce. Pochowany został na cmentarzu w Zręcinie. Wielkiego przedsiębiorcę i filantropa upamiętniają liczne pomniki i tablice pamiątkowe także w Krośnie. Wiele szkół i uczelni wybiera Ignacego Łukasiewicza za swego patrona. Historię życia i działalność podkarpackiego naftowca dokumentuje Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a lampy naftowe można podziwiać we wspaniałej kolekcji Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.